Miałem przyjemność zapytać na posiedzeniu Komisji Energii i Skarbu Państwa ministra Tchórzewskiego, jak wygląda temat związany z budową tak zwanej kopalni pod nazwą Paruszowiec, w tej dzielnicy przynajmniej, że ten węgiel ma ponoć być użyty później dla elektrowni, do produkcji prądu elektrowni Rybnik. No nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi, usłyszałem, że odpowiedzi pojawią się na piśmie. Ja nie ukrywam, nie pozostawiam tematu, zbieram dzisiaj, piszę pismo do komisji, do przewodniczącego Komisji Energii i Skarbu Państwa, żeby w trybie specjalnym z artykułu 152 zwołać posiedzenie komisji i wyraźnie wyjaśnić, jednoznacznie wyjaśnić. Wyjaśnić mieszkańcom, co się dzieje, czy ta kopalnia będzie budowana, na jakim jesteśmy etapie, co z tym węglem, czy elektrownia Rybnik, a słyszałem, że ma być przerabiana na gaz, więc to jakiejś spójności w przekazie informacyjnym nie ma, ale myślę, że to o tym wszyscy powinni wiedzieć mieszkańcy. Nie ukrywam, że również skierowałem zaraz po tym posiedzeniu również interpelację do ministra energii i ministra środowiska, żeby wyraźnie odpisali, na jakim jesteśmy etapie, ale również pytanie takie, w jaki sposób rząd wesprze mieszkańców Rybnika i prezydenta tego miasta w walce ze smogiem. Tylko wczoraj rybniccy policjanci zatrzymali dwóch kierowców pod wpływem alkoholu. Jeden z nich miał w organizmie blisko 3 promile. Jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Osoba, która zdecyduje się prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, musi liczyć się nie tylko z konsekwencjami prawnymi. Nieodpowiedzialna przejażdżka może się również skończyć tragedią na drodze i śmiercią przypadkowej osoby. JSW podsumowuje pierwszy kwartał tego roku. Spółka zamknęła go z zyskiem netto w wysokości ponad 409 milionów złotych. To wynik o niemal 30% lepszy względem poprzedniego kwartału. W 3 pierwszych miesiącach tego roku wyprodukowano w grupie 2 400 000 ton węgla koksowego, czyli o prawie 4% więcej niż w 4 kwartale 2018 roku.